Cześć, ja jestem Rolak i witam was w następnym filmiku z The Crew. Dzisiaj sobie pogadamy o dealerze samochodowym i o kolekcjonowaniu aut. Więc zaczynając. Moim pierwszym autem The Crew była 370. Ogólnie zaczynając The Crew, dojrzewając do pierwszego dealera, miałem do wyboru 4 samochody. To było Camaro SS, Ford Mustang z 2011 roku i jeszcze dwa Chrysler 300C, tak dobrze pamiętam, i 370Z Nissan. Oczywiście ten ostatni wybrałem, raczej w kolei jest trzeci. Ale no cóż, dzisiaj jak mamy, już przejdziemy jakiś tam etap gry do 10 levela, czyli do tego, do czego nam beta pozwala, mamy dostęp do dwóch dealerów w Nowym Jorku i w Dallas, jak dobrze pamiętam, tak? No i cóż, pierwszym, czyli w Dallas, pierwszy, który nam się blokujemy, mamy tam chyba z 8 aut. W każdym dealerze ogólnie chyba jest to maksymalnie 8 aut. Nie wiem w sumie jak to będzie, bo z tego wychodzi, że wtedy mała dość jest ta lista aut. Ale dobra, wracając. Mamy tam jakiś wybór, mamy głównie w tym pierwszym dealerze mamy te tańsze samochody, raczej są i te droższe, ale w pierwszym dealerze mamy głównie te początkowe samochody, które mieliśmy do wyboru, plus tam parę innych lepszych, no i któremu trzeba zarobić niestety. Mamy Camaro SS 2011, mamy tego Forda Mustanga 370Z, tego Chryslera albo 300C. To był Chrysler czy... chyba tak. Już nie mam tutaj listy przed sobą, więc nie mam jak to sprawdzić. W każdym razie jest na pewno też Golf, jest na pewno Ford Impla i jak to był ten Ford Shelby GT500, taki stary. Ja przetestowałem tego starego, raczej przyjrzałem się mu. No cóż, można otworzyć drzwi, można lusterka, szyby opuścić. I można ogólnie obejrzeć go całego z różnych widoków, przyjrzeć mu się, a także wejść do środka i ze środka spojrzeć na wnętrze samochodu. Zamknąć drzwi, niestety nie można odpalić silnika, tak jak było w test drive'ie, choć i tak dość dużo, jak widać, zostało stamtąd zapożyczone. No i oczywiście możemy także przetestować samochód. Niestety jest to trochę inaczej rozwiązane niż test drive. Tutaj musimy przejechać 3 kółka w danym regionie. Nie wiem jak to wygląda, bo w test drive można było sobie... w test drive po prostu mieliśmy ograniczony czas, jechaliśmy gdzie chcemy danym samochodem. Tutaj mamy te kółka, ale w sumie spróbowałem wyjechać poza trasę, bo po tym co wiem, to można po prostu wjechać poza trasę i sobie pojeździć, nie patrząc na wyścig, i w sumie nie spodziewałem tego, mogę sprawdzić. Dopiero teraz mi to przyszło do głowy, ale przejechałem do 3 kółka. Akurat to był dość przyczepny samochód, choć także czasami całkiem fajnie się ślizgnął. I w ten sposób można bardzo fajnie sprawdzić samochód, czy nam się spodoba, jak brzmi jego silnik i w ogóle jak się nim jeździ. Cóż, to był pierwszy dealer. Drugim dealerze mamy już taki bardziej mieszany wybór. Mamy Forda Focusa, który jest w cenie taki sam jak te początkowe samochody, czyli 22 500, reszta już cenowo wyższa. Mamy Forda Raptora, mamy co tam jeszcze zapamiętałem takiego, bo naprawdę nie mam listy, nie zrobiłem sobie listy, bym mógł zrobić. Sorry. No niestety jakoś muszę iść przeżyć. Wiem, że był tam Nissan Skyline, którego kupiłem w tamtym miejscu. On 70 ileś tysięcy po
nie wiem, 70 chyba ileś tysięcy kosztuje. Choć nie wiem, bo są także perki na obniżenie ceny, więc do końca nie pamiętam. Ale wiem, że są jeszcze dwa drugie samochody. Aha, to co tam było jeszcze? Charger 2013 chyba. I był na pewno Charger, ale z 1969 roku, Charger RT. Tylko także wam tam zaprezentowałem. Z zewnątrz opuściłem szyby, wszedłem do środka. Jak widać, całkiem fajnie wygląda, nie najgorzej. Ale jeśli chodzi o jazdę, zabrałem się za jego testowanie. I w jego przypadku w ogóle inaczej się jeździło niż tamtym poprzednim samochodem. Ten Charger naprawdę lubi się ślizgać. Bardzo łatwo wpada w poślizg. I czasami zdarzyło mi się, że nie mogłem go jakoś tak skontrolować i się rozbijałem czasami. Naprawdę bardzo przyjemnie się jeździło, fajnie się ślizgało w ogóle tym samochodem. Niektórzy patrząc na gameplaye myślą sobie, że model jazdy jest taki sztywny jakiś, taki mało przyjemny, coś w tym stylu. Naprawdę, tak naprawdę model jazdy jest naprawdę przyjemny. Mógłby być lepszy, przyznam szczerze, że jeśli chodzi o ślizgi, to może nie są jakoś super spektakularne, ale całkiem fajnie się ślizga, driftuje. I w przypadku tego Chargera bardzo polecam, nie? Naprawdę świetnie się driftuje tym samochodem. Jestem ciekaw, jakby się driftowało jeszcze na pakiecie. Na pakiecie tym jak to on się ten pakiet nazywał, Dirt, bo na Dircie, to jest Dirt, to jest pakiet driftowy przy okazji, jest nawet taki mały nośnik, jak się pakuje ten pakiet, i te samochody na asfalcie się o wiele bardziej ślizgają. To jestem ciekaw, jakby taki Charger się ślizgał, jak już w standardzie się ostro ślizga. O, masakra, drift, marzenie drifterów. W każdym razie bardzo przyjemnie. Ale wracając do dealera, mamy tam tak zwany show, nie showroom, tylko car collection. Jest to kolekcjonowanie, mamy tam całą listę samochodów, które możemy kupić i które możemy kupić, zdobyć, czyli te kit cars i całe te pakiety, które kupiliśmy. Mamy takie coś, taką tablicę mamy u każdego dealera, w każdym tunerze i oczywiście u siebie w HQ, czyli w kryjówce. I tam mamy całą tą listę, możemy przeglądać, co zdobyliśmy, co nie zdobyliśmy. Wydaje się tutaj, jakby to była jakaś statystyka, duża tabela, nie? To nie jest żadna tabela, po prostu w ten sposób łatwo możemy przeglądać nasze auta. I to tak wygląda mniej więcej. Jak widać, ja już mam... jak mogliście tam jakoś zobaczyć, ja już mam tam Skyline'a i 370 ze startą. Myślę, że pozbieram dlatego Chargera, o ile mi się uda. Zbieranie pieniędzy nie jest tutaj takie szybkie, ponieważ około musiałem poświęcić godziny, po 2 godziny, żeby uzbierać na Skyline'a, który kosztował chyba 70 tysięcy. Jakoś tak. Więc na Chargera, który będzie kosztował mnie nie wiadomo ile. W sumie o 30% mniej będzie mi kosztował, kiedy użyję perków. To i tak będę musiał dość dużo uzbierać i poświęcić parę godzin na uzbieranie tego auta i jeszcze na jego tuning, trzeba podkreślić. Ale bardzo chciałem to kupić auto przy tej becie. Zobaczyć. No i fajnie będzie to wyglądać. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o pokazywanie wam mniej więcej, jak wygląda kupywanie aut, testowanie aut, aktualna lista aut w becie. Lista aut się oczywiście powiększy, raczej beta to jest tylko tak naprawdę 1/10 gry. Dobra, może przesadziłem, ale beta i tak jest jeszcze dużo niezapracowana. To co dzisiaj, co zobaczymy w becie, zostanie jeszcze zmodernizowane, ulepszone, poprawione, więc
Powiedzenie, że jedna dziesiąta gry to może i to jest nawet trafne. Ponieważ jeszcze dużo się zmieni w becie, bo bety nigdy nie przedstawiają właściwego produktu, a tylko jakąś jego małą część. I to na dodatek nie dopracowano. Więc to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Oczekujcie na następne filmiki z The Crew. A teraz muszę wam powiedzieć jedno. Siema i do następnego.